Czekają cię dwie, mam takie wyobrażenie, dwóch skrajnych wyobrażeń twojego losu. Albo będziesz tu największą gwiazdą, albo cię ktoś totalnie skompromituje. Ale w jakim sensie? Nie mam pojęcia, taką mam wizję. Skompromituje? Tak, bo zaczynamy żyć w coraz bardziej mieszczańskim, takim purytańskim, takim zachowawczym. A, chodzi ci o to, kraju. Że ja mówię takie tak, rzeczy? Że jesteś tak piekielnie wyzwolona, że może cię spotkać taki los jak mnie. Ale wiesz co, ja mam tak całe życie, to znaczy... W podstawówce też tak miałaś? No tak. Że siedziałaś w klasie i myślałaś, że masz erekcję? Nie, nie, ale a propos tej akcji hashtag... Me too. No, me too. Była taka sytuacja, że chłopiec... Zawsze miałam problemy, ponieważ mówiłam tak jak chłopcy, zachowywałam się trochę tak jak chłopcy. To znaczy nie widzę powodu, dla którego ja mam mówić rzeczy tak przepraszająco, kokieteryjnie i tak dalej. I dlatego jestem dziwna. I powiedziałam, kolega, byliśmy gdzieś tam, stałam na trzepaku, miałam spódnicę i on mi zaglądał pod tę spódnicę i powiedziałam, że w ogóle won i że powiem pani. I poszłam i powiedziałam tej pani. Siedzimy przed gabinetem dyrektorki, w środku jest ten chłopiec z panią dyrektor, a ja siedzę z moją wychowawczynią i ona mówi do mnie, no i co narobiłaś? Było siedzieć cicho? No. I po prostu całe życie tak jest. I ja nie będę siedzieć cicho, wiesz? Bo mi to nie sprawia przyjemności. Żeby siedzieć cicho? Na trzepaku? Gdziekolwiek. W sensie jestem w stanie ponieść konsekwencje.